Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji bardzo ciekawego wideodzwonka marki tp -Link. Jest to najnowszy model Tapo D230S1. Wideodzwonek bezprzewodowy, więc nie potrzebujemy doprowadzać do niego żadnych przewodów. Możemy go zamontować nawet bez użycia narzędzi. Wideodzwonek, który oczywiście przesyła obraz bezpośrednio na ekran naszego telefonu. I to bez względu na to, gdzie się znajdujemy. Więc nawet jeżeli nie ma nas w domu, w naszym mieszkaniu, a ktoś nas będzie odwiedzał, to będziemy od razu widzieli, że ktoś jest pod naszymi drzwiami i będziemy mogli z tą osobą porozmawiać. Tak więc jest to świetna funkcja. Dodatkowo ten wideodzwonek pełni też rolę pełnoprawnej kamery do monitoringu, kamery zewnętrznej. Przesyłaniem obrazów w czasie rzeczywistym 24 godziny na dobę. Dzwonek wyposażony jest w sztuczną inteligencję, wykrywanie ruchu, rozpoznawanie osób, rozpoznawanie zwierząt, samochodów, a nawet rozpoznawanie paczek, jeżeli taka przed naszymi drzwiami się znajdzie. I oczywiście mamy tutaj możliwość zapisywania nagrań, zarówno na kartę microSD, jak również po wykupieniu abonamentu, zapisywanie nagrań w chmurze. Tak więc rozwiązanie bardzo ciekawe. O parametrach dokładnie sobie powiemy za chwilę. Natomiast teraz chciałem, żebyśmy się zapoznali z zawartością całego zestawu i powiem Wam kilka istotnych rzeczy na temat montażu i konfiguracji tego dzwonka, ponieważ przeglądając inne recenzje z sieci tego wideo dzwonka, spotkałem się z kilkoma informacjami, które niestety nie do końca są prawdą i chciałem tutaj dzisiaj Wam też o tym powiedzieć podczas tej naszej wideo recenzji. Tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu z pudełka. Czyli oczywiście to jest nasz główny wideodzwonek, tak on wygląda za wam dokładnie go pokażę. Następnie mamy baterię do tego wideo dzwonka. Baterię, którą ładujemy za pomocą tej złącza, to jest micro USB, no niestety nie USB typu C, natomiast w zestawie mamy przewód do ładowania tej baterii. I mamy do niego ładowarkę. Jest to taka ładowarka jak do telefonu, w tym że jest to 5V 1A, czyli 5W ładowarka. I po naładowaniu ta bateria powinna wystarczyć Wam na około 180 dni pracy, jak podaje producent. Ale tutaj uwaga, oczywiście jest to uzależnione od tego, jak często ten dzwonek będzie używany. I teraz w tej tabelce widzicie, że jeżeli będzie to 10 razy dziennie to ta bateria powinna wystarczyć na 6 miesięcy. Natomiast jeżeli będzie to 20 razy dziennie, to są to już tylko 3 miesiące, a jeżeli 60 razy dziennie będziecie takiego dzwonka używali, no to taką baterię będziecie musieli raz w miesiącu sobie naładować, czyli trzeba ją wymontować z tego wideo podłączyć ładowarkę, naładować, zamontować i znowu mamy spokój na kolejny okres czasu. W zestawie, jak widzicie, mamy też. Drugi niezbędny element do tego wideodzwonka. Jest to hub, który umieszczamy w domu, i to właśnie ten hub bezprzewodowo łączy się z naszym dzwonkiem. Bez tego urządzenia wideodzwonek oczywiście nam nie będzie działał, więc to jest ważna informacja. I teraz, tak, zobaczcie, jak on jest wykonany. Mamy tutaj z przodu głośnik, jest tutaj dioda LED informująca nas o działaniu tego wideodzwonka. Przycisk do synchronizacji tutaj po mojej prawej stronie. No i złącza. Złącze zasilania. Tutaj musimy oczywiście podłączyć sobie na stałe ten zasilacz, który również jest w zestawie. Wejście internetowe LAN. Przycisk reset i czytnik kart microSD. Pamiętajcie, że karty w zestawie SD nie mamy. Taką kartę musimy sobie dokupić. I ten czytnik obsługuje karty do 512 GB. I teraz, skoro jesteśmy w tym hubie, to tutaj jedna bardzo istotna informacja, ponieważ spotkałem się w recenzjach z informacją, że, no, okej, okay, wszystko, tylko że musimy ten hub mieć podłączony do internetu przewodem LAN, a nie zawsze mamy w tym miejscu, w którym chcemy umieścić ten hub, ten dzwonek, doprowadzony przewód internetowy. No i to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Tutaj chciałem zdementować tą informację, ponieważ Oczywiście, musimy podłączyć przewód internetowy do tego huba, ale tylko do pierwszej konfiguracji czyli podłączamy się przewodem do naszego routera, konfigurujemy sobie tego huba, a następnie ten hub ma wbudowane Wi-Fi. Czyli po pierwszej konfiguracji możemy go w dowolnym miejscu w domu ustawić w zasięgu naszej sieci Wi-Fi, podłączyć tylko zasilanie i możemy już korzystać komunikacji złączności, z naszym wideodzwonkiem, to jeszcze Wam pokażę w aplikacji, gdzie tą funkcję włączyć, jak to uruchomić. Specjalne naklejki w kilku językach na przycisk dzwonka, na przykład naciśnij tutaj w języku polskim. No i oczywiście elementy montażowe. Elementy montażowe, czyli mamy tutaj, zobaczcie, taśmę 3M, bardzo mocną, która pozwala nam przykleić na przykład ten dzwonek do drzwi. Jeżeli byśmy nie chcieli do montażu używać żadnych narzędzi, jest to bardzo mocna taśma, więc jeżeli dobrze przygotujecie powierzchnię, przykleicie ten dzwonek, to nie ma obawy, że nam gdzieś odpadnie, że ktoś nam łatwo go będzie w stanie gdzieś odkleić, oderwać i tak dalej. Więc jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chciałyby bezinwazyjnie zamontować tego typu dzwonek. Natomiast jest też oczywiście możliwość przykręcenia go klasycznie za pomocą wkrętów, i tutaj mamy kołki, wkręty, które są już w zestawie. Jest też taki szablon do wywiercenia otworów pod ten dzwonek, więc, również ten sposób montażu jest jak najbardziej do zrealizowania. I jeszcze jeden element tutaj: jest to element kątowy, ponieważ. Nie zawsze możemy zamontować ten dzwonek centralnie gdzieś na środku drzwi. Może będziemy chcieli go zamontować gdzieś z boku drzwi i wówczas montujemy go pod takim kątem dzięki temu adapterowi. I wówczas również ten dzwonek będzie świetnie się sprawdzał pod takim kątem, i również będziemy bardzo dobrze widzieli obraz sprzed naszych drzwi. Więc takie możliwości, jeżeli chodzi o montaż tego dzwonka. I teraz, jeżeli chodzi o sam dzwonek, jak widzicie, dość duży, biało-czarnej kolorystyce, dobrej jakości, tworzywo dobrej jakości wykonanie. Oczywiście dzwonek jest wodoodporny, klasa IP64, czyli możemy go zamontować bezpośrednio gdzieś na zewnątrz, na bramie. Może być tutaj narażony na wszystkie czynniki atmosferyczne i nic się mu tak naprawdę nie będzie działo. No i teraz jeżeli chodzi o te elementy na tutaj naszym dzwonku to od góry mamy mikrofon następnie jest kamera poniżej mamy diodę LED informującą nas o pracy kamery oczywiście mamy tutaj czujnik ruchu, następnie czujnik światła, no i pod potem oczywiście mamy oświetlenie LEDowe które będzie oświetlało osoby przed naszymi drzwiami lub też tutaj przed naszym ogrodzeniem no i oczywiście sam przycisk Dzwonka. Wbudowany głośnik, tak więc będziemy mogli oczywiście rozmawiać sobie ze sobą po drugiej stronie drzwi. No i teraz możemy przejść do tej konstrukcji wewnątrz tego dzwonka. Od góry dzwonka w tym miejscu jest specjalny otwór, w który wsuwamy kluczyk, który jest w zestawie, i za pomocą tego kluczyka możemy sobie tutaj otworzyć nasz dzwonek. I teraz zobaczcie, jak to wygląda wewnątrz. Oczywiście, miejsce do zamontowania baterii nie może dla sobie ją tutaj zamontujemy. Przyciski, dwa tutaj, przyciski resetu tego urządzenia i też przycisk do konfiguracji alarmu antykradzieżowego tego dzwonka. Ponieważ ten element jest oczywiście na stałe przykręcony za pomocą tutaj tych dwóch krętów do naszych drzwi, do ściany lub też przyklejony tą taśmą dwustronną. I teraz, jeżeli ktoś by chciał ten dzwonek na przykład sam nam otworzyć, zabrać, to wówczas uruchamia się alarm, dostajemy też powiadomienie od razu na naszą aplikację mobilną, czyli wiemy, że coś się wydarzyło przed naszymi drzwiami. Tutaj, jak widać, wszystko jest właśnie uszczelnione, dzięki czemu żadna woda wilgoci nam nie dostaje do wnętrza tego dzwonka. Tak więc po założeniu baterii, przykręceniu, czy też przyklejeniu tej osłony, po prostu sobie zamykamy dzwonek na naszych drzwiach. I teraz, jak słyszycie, mamy tutaj sygnał dzwonka po naciśnięciu przycisku. Ok, tak więc, tyle jeżeli chodzi o zawartość zestawu i też montaż tego zestawu na naszych drzwiach, czy też naszym ogrodzeniu. Teraz zobaczmy sobie szybko specyfikację techniczną tego wideo-dzwonka, a następnie pokażę Wam już aplikację do zarządzania i konfiguracji tego urządzenia. No i teraz zobaczmy sobie tak na szybko takie najważniejsze slajdy, które nam tu producent przygotował, czyli ta klasa szczelności IP64, odporność na warunki atmosferyczne, obiektyw 2K 5 megapikseli, nocna wizja w kolorze dzięki temu doświetleniu LED, 180 dni czas pracy na baterii, wykrywanie i powiadomienia dzięki sztucznej inteligencji, widok od stóp do głów, rozmowa głosowa, szybkie odpowiedzi, no i możliwość przechowywania yy, nagrań na karcie, na przykład mikro SD. Tutaj poniżej widzicie obraz w nocy nagrywany właśnie w kolorze dzięki temu doświetleniu LED, więc mamy tutaj tą dużą szczegółowość. No i tutaj macie pokazany ten ultra szeroki kąt widzenia 160 stopni podląd na żywo w proporcjach 4 na 3, dzięki czemu właśnie widzimy całą osobę od stóp do głów w przeciwieństwie do innych kamer, które mają rozdzielczość 16 na 9, no i kiedy ten obraz wówczas jest nieco obcięty, więc to jest atut, jeżeli chodzi o właśnie. TAPO D230 S1. O montażu Wam już powiedziałem. Możliwość montowania właśnie pod kątem, za pomocą tej wkładki. Baterie też już widzieliście. Możliwość wykrywania osób, wykrywania pojazdu. Jest też możliwość wykrywania na przykład paczek, które znajdują się przed naszymi drzwiami. Możliwość rozmowy dwukierunkowej z osobą przed naszymi drzwiami. Możemy też na przykład, jeżeli nie możemy rozmawiać. To wysyłać krótkie komunikaty, które również możemy sami nagrywać dla osoby przed naszymi drzwiami. To Wam jeszcze pokażę podczas omawiania aplikacji do zarządzania tym wideo Możliwość wyboru różnych tutaj melodii dzwonka. No i tutaj macie jeszcze pokazane ten montaż karty microSD, SD, możliwość zapisu na tej karcie i alarm antykradzieżowy, o którym Wam już wspomniałem. To jeszcze szybko specyfikacja techniczna. Przetwornik obrazu 1 przez 27 cala. Przekąt na 160 stopni, oczywiście 2K, 15 klatek na sekundę, kompresja wideo kodekiem H264. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą właśnie łączność Wi-Fi z naszym hubem, to w paśmie 2,4 4 GHz. No i ta łączność, jak widzicie, jest też szyfrowana kluczem WPA-2, więc tutaj mamy to bezpieczeństwo transmisji pomiędzy kamerą a naszym hubem. Czujniki, czyli wykrywanie właśnie ruchu paczek, osób, zwierząt, pojazdów. Powiadomienie na nasz telefon, to wszystko sobie za wtyczkę zobaczymy temperatury pracy od minus 20 do plus 45 stopni. Tutaj jeszcze mamy wymiary tego naszego dzwonka i naszego huba, więc jeżeli Was to interesuje, to możecie się tutaj z nimi zapoznać. Ok, to teraz sobie przechodzimy już do konfiguracji naszego urządzenia. Pierwsze co musicie zrobić, to oczywiście zamontować baterię wewnątrz waszego wideo dzwonka. Podłączyć sobie do tego huba zasilanie. Oczywiście, ten przewód LAN do pierwszej konfiguracji, no i ewentualnie kartę MicroSD, jeżeli będziecie chcieli zapisywać nagrania z kamery na takiej karcie. Ja sobie skonfigurowałem już ten hub nieco wcześniej, tak żeby nie zabierać wam teraz zbyt dużo czasu. Natomiast jest to banalnie prosta aplikacja, prowadzi nas krok po kroku. Tutaj nie ma możliwości jakiejkolwiek pomyłki. Natomiast specjalnie zrobiłem to wcześniej, żeby pokazać Wam teraz, że ten hub działa bezprzewodowo, czyli możemy go umieścić teraz w dowolnym miejscu w naszym mieszkaniu. Oczywiście musimy mieć gdzieś w pobliżu gniazdko elektryczne, ale nie potrzebujemy tam już dostępu do internetu. Wystarczy tylko dostęp Wi-Fi do naszej sieci i możemy już z tej naszej kamery korzystać. Oczywiście następne, co musimy zrobić, to oczywiście pobrać sobie aplikację TAPO na nasz telefon. Aplikację, którą pokazywałem Wam w przypadku innych urządzeń, na przykład kamer TAPO marki tp jest to dokładnie ta sama aplikacja. Jak widzicie, ja mam już kilka urządzeń zainstalowanych. No i w pierwszej kolejności instalujemy sobie właśnie naszego huba. Jest to hub DD41, czyli klikamy sobie plus, dodaj urządzenie i właśnie na tej liście hubów wyszukujemy sobie właśnie hub, który nas interesuje i sobie go po prostu instalujemy. Jest to krok po kroku pokazane w tej aplikacji, więc tutaj nie ma możliwości jakiejkolwiek pomyłki. Następnie, jeżeli mamy już zainstalowanego huba, dodajemy do niego kamerę. Instalujemy identycznie, czyli znowu dodaj urządzenie, dodajemy naszą kamerę i mamy już kamerę dodaną. Teraz jeżeli chodzi o konfigurację tych dwóch urządzeń. Po pierwsze, jeżeli chodzi o hub, to mamy tutaj kilka ustawień. Głównie jeżeli chodzi o dzwonek. I teraz zobaczcie, mamy tutaj do wyboru kilka, kilkanaście dzwonków. Są 5 alarmów, są połączenia, są tutaj aż 10 dzwonków. No różne efekty dźwiękowe, więc możecie sobie tutaj każdy taki dzwonek gdzieś sprawdzić, uruchomić, zobaczyć, który będzie Wam bardziej odpowiadał. No, jak widzicie, jest w czym wybierać, więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Następnie czas trwania dźwięku, tutaj od 5 sekund do 10 minut, ale możemy też pisać własną tutaj wartość, więc tutaj jest możliwość dokładnej konfiguracji. Zarządzanie kartą micro SD. Jak widzicie, ja tu mam kartę jakąś 64, włożoną giga, to jest widoczna jest jako 55, tam pewno część jest zajęta. Mamy możliwość włączenia nagrań w pętli, więc jeżeli macie małą kartę, no to najstarsze nagrania będą nadpisywane. Podląd z kamery i tutaj, jeżeli byście mieli więcej kamer zainstalowanych, to oczywiście możemy sobie wybrać, z której kamery ten podląd będziemy chcieli mieć. Dziennik zdarzeń, tutaj akurat nie mamy żadnych. Przegląd akcji smart. Jeżeli byście mieli tutaj więcej urządzeń, tepelnika, jakieś czujniki, drzwi, czujniki zalania, czujniki, nie wiem, ruchu i tak dalej w domu, kamery dodatkowe, łączyć sobie różne takie scenariusze, tworzyć różne alarmy. Sparowane urządzenia, tutaj również, jak widzicie, mamy tylko ten dzwonek, natomiast możemy sobie też jakieś inne urządzenia, które będą z tym hubem współpracowały od tepelnika łączyć parować. Udostępnianie urządzenia dla osób trzecich, na przykład dla kogoś z rodziny, pomoc opinii ulubione. Tutaj jest tyle, w ustawieniach tego samego huba, wybór ikony, nazwy tego huba, którą będziemy widzieli, gdzie jest umieszczony. No i połączenie właśnie sieciowej. Tutaj jest ważna informacja, bo właśnie w tym miejscu możecie włączyć sieć przewodową i bezprzewodową. Jak widzicie, ja sobie ustawiłem łączność z moją siecią bezprzewodową Smart test. I tutaj jedna bardzo ważna funkcja, sprawdź sygnał Wi-Fi. Teraz zobaczcie. Pierwsza zakładka to jest siła sygnału pomiędzy właśnie tym hubem a naszym routerem Wi-Fi. Teraz te urządzenia są dość blisko siebie, więc siła tutaj jest bardzo dobra. Natomiast możemy sobie tutaj sprawdzać, czy to urządzenie nie jest zbyt daleko od naszego routera ustawione. No i druga ważna ikonka, czyli sprawdzanie siły zasięgu pomiędzy hubem a naszym dzwonkiem. I tutaj również, no teraz są urządzenia blisko siebie, więc ta siła jest maksymalna. Natomiast jeżeli będziecie sobie montować ten dzwonek i tutaj też umieszczać gdzieś tego huba, to pamiętajcie, żeby tutaj ten zasięg był na przyzwoitym poziomie, żeby ta łączność była cały czas jak najbardziej ok. Tak więc pamiętajcie, że w tym miejscu właśnie możecie włączyć tą sieć bezprzewodową i wówczas uniezależniamy się od tego przewodu LAN, który musielibyśmy mieć podłączony do tego huba. Dioda na tym urządzeniu, możemy ją włączyć, wyłączyć, jeżeli Wam przeszkadza, aktualizacja programowania, diagnostyka, automatyczny restart, więc to wszystko z aplikacji. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tego huba. Teraz przejdę sobie do naszej kamery. No i jeżeli chodzi o kamerę, no to oczywiście tutaj mamy, jak widzicie, podląd z tej kamery. Teraz tutaj akurat widzicie mnie bezpośrednio przed kamerą. Natomiast, tak, co możemy zrobić? Oczywiście mamy tutaj możliwość wykonania zdjęcia, które będzie zapisane w naszym telefonie z obiektywu kamery. Możemy nagrać materiał wideo na nasz telefon, czyli nie na chmurę w hubie, tylko bezpośrednio na nasz telefon. Możemy wyciszyć dźwięk mikrofonu w naszym dzwonku. Możemy też przejść do rozmowy telefonicznej. Możemy wyłączyć głośnik, możemy wyłączyć mikrofon, możemy właśnie tutaj nacisnąć, aby zadzwonić. Więc tutaj mamy tą możliwość rozmowy z osobą po drugiej stronie kamery. Natomiast ponieważ jesteśmy teraz bardzo blisko kamery, no to byłoby sprzężenie zwrotne w telefonie, więc tego Wam nie będę już pokazywał. Następnie opcja Mów, czyli możemy korzystać tutaj tak jak na przykład w Czyli przytrzymujemy przycisk i mówimy, zwalniamy, no i słuchamy osoby po drugiej stronie. Tryb prywatności, czyli możemy wyłączyć kamerę podnosząc z kamery, jeżeli nie chcemy, żeby w danym momencie nam rejestrowała obraz. Szybkie odpowiedzi. I tutaj zobaczcie, to jest właśnie ciekawa sprawa. Macie tutaj możliwość odpowiedzenia z szybką wiadomością. Te wiadomości są w języku angielskim, ale możemy sobie nagrywać własne wiadomości. Na przykład sobie nagrałem, proszę zostawić paczkę. I wówczas, jeżeli kury jest pod drzwiami, nie możemy z nim rozmawiać, możemy po prostu mu wysłać tam wiadomość, żeby zostawił paczkę. No i to jest też bardzo praktyczne rozwiązanie jak dla mnie. Światło, czyli podświetlenie LED, tutaj oświetlenie powierzchni przed kamerą, możemy je włączyć automatycznie, jeżeli jest taka potrzeba. No i możemy też korzystać z aplikacji TapoCare, czyli tej chmury, która no niestety jest płatna i musimy sobie tutaj wykupić jakiś plan, abonamentowy, tak te plany wyglądają na dzień dzisiejszy. Otwarzanie i pobieranie, czyli dostęp do nagrań w naszej karcie microSD oraz w murze, jeżeli macie wykupiony ten abonament, więc jeżeli jakieś zdarzenia zostaną zarejestrowane, na przykład wykrycie ruchu, czy też jakaś tutaj osoba, zwierzę i tak to będziecie takie nagrania mogli z aplikacji sobie tutaj wybierać i przeglądać na Waszym telefonie. Na tym głównym panelu to jest tyle, więc teraz przejdźmy tutaj do ustawień i teraz to co ważne. Jak widzicie, cały czas mamy podgląd na stan baterii w naszym dzwonku, więc widzimy, ile tej baterii jeszcze pozostało, kiedy musimy ją naładować. Wykrywanie, Wykrywanie czyli co kamera ma nam wykrywać. Ponieważ możemy korzystać tylko z tego naszego urządzenia jako wideozwonek, więc możemy wyłączyć wszystkie powiadomienia i będzie tylko to jako dzwonek ale możemy korzystać właśnie jako z kamery do monitoringu i wówczas możemy włączyć wykrywanie ruchu, wykrywanie osób, zwierząt, wykrywanie pojazdów lub też wykrywanie paczki. I kiedy dana sytuacja zostanie wykryta, zostaniemy powiadomieni na nasz telefon i też zostanie zarejestrowane takie zdarzenie na karcie SD w naszym hubie. I tutaj jest jeszcze jedna bardzo istotna właśnie rzecz, jeżeli chodzi o konfigurację tego dzwonka, a mianowicie ta funkcja ustawienia pobudki. Jeżeli wybierzecie tą pierwszą opcję, to dzwonek będzie się wybudzał za każdym razem, kiedy wykryje ruch, wysyła nam powiadomienie i oczywiście będzie też nagrywał zdarzenie. Natomiast jeżeli wybierzecie sobie tą opcję, to wówczas dopiero przeciśnięcie dzwonka przez osobę, która będzie przed naszymi drzwiami, spowoduje, że kamera wyśle nam powiadomienie i rozpocznie nagrywanie tej sytuacji. Więc jeżeli nie chcecie korzystać z tej funkcji kamery do monitoringu, z tego wykrywania zdarzeń, to wówczas wybieracie tylko tą opcję dzwonka do drzwi, a jeżeli chcecie korzystać z tej kamery do monitoringu, to wybieracie właśnie tą pierwszą opcję, czyli wykrywanie zdarzeń i wówczas jeszcze mamy tutaj czułość tego wykrywania. Możemy tą czułość regulować od tutaj jedynki do dziesiątki, czyli zwiększać, zmniejszać czułość tego sensora budowanego w wideo -oddzwonek. Następnie dzwonek do drzwi, i tutaj możemy oczywiście zobaczyć, włączyć sobie ten dzwonek, wyłączyć. Przy okazji mieliście okazję teraz zobaczyć, jak przyszło nam powiadomienie, że ruch jakiś został wykryty. I teraz tak, ten dzwonek możemy włączyć, wyłączyć, możemy też regulować sobie jego głośność. Następnie dzwonek podłączony huba i tutaj chodzi o ten dzwonek w samym hubie, czyli ten wewnątrz naszego domu. I tutaj również możemy go włączyć, wyłączyć i możemy też sobie właśnie wybierać te dźwięki, które Wam już pokazywałem tego dzwonka. Następnie mamy harmonogram, czyli w jakich godzinach ma nam pracować ten dzwonek, Jeżeli kadr. byśmy nie chcieli, żeby na przykład gdzieś w jakichś godzinach nam ten dzwonek dzwonił, na przykład jeżeli kadr. mamy jakieś małe dziecko, które kadr. śpi w jakich godzinach, nie chcemy, żeby go dzwonek do drzwi obudził, to możemy sobie to wszystko zaprogramować i wówczas w tych godzinach nie będzie nam Wysyłał sygnałów dźwiękowych. Oczywiście powiadomienia będą nam przychodziły na nasz telefon. Tutaj, jak widzicie, cały czas nam wykrywa ruch ten dzwonek i wysyła nam powiadomienia. Język mówiony, tutaj nie ma języka polskiego, jest tylko angielski, chiński, hiszpański, niemiecki, francuski. Natomiast te wszystkie powiadomienia, które wam pokazywałem, które możemy sobie nagrać i wysyłać do dzwonka, będą oczywiście w języku polskim. Alarm antykradzieżowy, tutaj właśnie możecie go sobie włączyć lub też wyłączyć, jeżeli chcecie z tej funkcji korzystać. No i następnie mamy przechowywanie nagrań, czyli ustawienia naszej karty microSD. I też możemy tworzyć harmonogram, w jakiej godzinach mają być te nagrania rejestrowane, czy też cały dzień, czy też w określonych godzinach czasu. Ustawienia klipu, tutaj jaka długość tych nagrań ma być, odstępy pomiędzy nagraniami. Maksymalna długość nagrania 30 sekund. Natomiast tutaj zobaczcie, możemy sobie ustawić do 120 sekund nagrywanie dźwiękiem lub też bez dźwięku. No, i tutaj tak naprawdę byłoby tyle. Wideo i wyświetlacz, i tutaj mamy ustawienia trybu nocnego. Czy ma być nagranie podczerwieni, czyli czarno-białe, nagranie w pełnym kolorze, czyli z wykorzystaniem tego doświetlenia tej diody tutaj na samym wideo domofonie. No, i sam tryb dzwonka do drzwi, czyli kamera domyślnie będzie nakazane rejestrowała obraz właśnie w Noctowizji. A jeżeli ktoś naciśnie dzwonek, to wówczas będzie uruchomiona dioda podświetlenia i będziemy mieć nagranie w kolorze. Tak więc tutaj takie opcje możemy sobie wybrać w tym urządzeniu. Ciekawą opcją jest też strefa prywatna. Możecie sobie taką strefę na przykład zaznaczyć, i zobaczcie, na przykład sobie tutaj zaznaczę. I jeżeli sobie taką strefę wybierzecie, to yy, ten obszar będzie zaciemniony, tutaj nie będzie nagrywania, więc jeżeli chcecie, żeby na nagraniach jakiś element nie był widoczny, to możecie sobie taką strefę prywatną ustawić i też sobie ją rejestrować. Yy, OK, zarządzanie diodą na samej kamerze, możecie ją włączyć, wyłączyć, tryb prywatności też z tej opcji, możecie włączyć, wyłączyć, powiadomienia też możemy sobie tutaj jak widzicie włączyć, wyłączyć. I jeżeli sobie wejdziecie o aktywności, to możecie sobie wybrać, o czym macie być powiadomieni. Na przykład, czy dyko o wykryciu ruchu, czy tylko o wykryciu osób, czy chcecie mieć te wszystkie powiadomienia ustawione. Więc, w zależności od tego, gdzie ta kamera jest umieszczona i jakie powiadomienia chcecie ustawić, to właśnie tutaj w tej opcji sobie to wybieracie. To teraz to jeszcze w naszego otwarzania, pobierania, ponieważ tutaj kilka, tutaj jak widzieliście, tam się materiałów zapisało podczas naszych nagrań, to oczywiście teraz ta oś czasu nam się już uzupełniła, mamy tutaj kilka takich zapisanych nagrań i klikając takie dowolne nagranie możemy sobie tutaj je oglądać na naszym telefonie. Oczywiście możemy też wyświetlać te nagrania na pełnym ekranie. Tak więc oprócz tej osi czasu macie też kalendarz, więc możecie sobie przeglądać nagrania z jakichś innych dni tygodnia, jeżeli oczywiście ta kamera będzie już dłużej u was pracowała. Teraz zobaczmy jak to wygląda, kiedy ktoś do nas zadzwoni. dzwonkiem. Mamy połączenie na telefonie i możemy teraz je odebrać, połączyć się z osobą i zobaczyć kto do nas dzwoni. Takie połączenie możemy oczywiście odrzucić albo połączyć się i porozmawiać z osobą po drugiej stronie kamery. To teraz na koniec jeszcze zobaczcie sobie kilka przykładowych nagrań zarejestrowanych za pomocą kamery budowanej w ten dzwonek. okazję zobaczyć kilka przykładowych nagrań, zarówno w warunkach dziennych, jak też nocnych. Wydaje mi się, że ta jakość obrazu na bardzo wysokim poziomie, tak więc tutaj TAPO D230 S1 świetnie się sprawdza. Natomiast na koniec chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię, mianowicie tego zasięgu bezprzewodowego pomiędzy hubem a właśnie wideo-dzwonkiem. W moim przypadku wyglądało to tak, że hub znajdował się wewnątrz budynku. Pomiędzy hubem a wideodzwonkiem była odległość około 12 metrów. Oba urządzenia dzieliły jeszcze dwie ściany. No i jakość sygnału na trzech kreskach, czyli według mnie bardzo dobra. Gdyby ten hub był umieszczony gdzieś bliżej drzwi zewnętrznych lub też na przykład okna wychodzącego na wprost tego wideorestatora, to ta odległość mogłaby być pewno 20, może nawet 30 metrów. I cały czas mielibyśmy dobrą jakość sygnału. Tak więc myślę, że pod względem zasięgu również TAPO D230S1 wypada bardzo dobrze. Podsumowując dzisiejszą recenzję, TAPO D230S1 to bardzo praktyczne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcję wideoconka oraz zewnętrznej kamery do monitoringu z zaawansowanym systemem rozpoznawania osób, zwierząt samochodów, paczek z możliwością pracy w trybie Noctowizji, z możliwością nagrywania w kolorze w nocy z podświetleniem LED, no i też oczywiście z wysyłaniem nam pełnych informacji, powiadomień na naszą aplikację mobilną. Tak więc, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem zarówno wideo dzwonka, jak też na przykład kamery do monitoringu, to to jedno urządzenie tak naprawdę załatwia oba tematy. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Ja zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale SmartTest. Cześć.